Ej, no wszyscy mają rzepaki z drona, ja mam nie mieć? Tylko się zastanawiam, czy z filtrem, czy bez filtra. Jak tak, to z którym filtrem? ND, czy CPL, czy ND-CPL? W ogóle po co są filtry do drona? I dlaczego R2S nie ma regulacji przysłony? Czas to wyjaśnić. Zapraszam. Kiciuś, a ty wolisz zdjęcia z filtrem, czy bez filtra? Cóż się tak w tą kamerę patrzysz? Tutaj patrz na mnie, halo. Aha. No dobra, ja właśnie chciałem sprawdzić, jak wyglądają zdjęcia zrobione z filtrem ND polaryzacyjnym i bez filtra DJI R2S, a także jak wyglądają filmy nagrane w 25 klatkach, zasada 180 stopni się kłania, właśnie tym dronem, który niestety nie posiada regulacji przysłony, co podwójnie utrudnia ograniczenie światła padającego na matrycę, w związku z czym ciężko jest ustawić sobie ten odpowiedni shutter podwójny, znaczy razy dwa w stosunku do klatkarzu. W związku z tym z pomocą idą takie filtry, tu jest zestaw filtrów z Freewella, wszystko czego dusza zapragnie, od ND4 do ND64. To są ND polaryzacyjne, jest też sam polaryzacyjny, jest też ND1000, ND2000. W związku z czym, mając takiego drona, kupując go nie w zestawie combo, bo wiem, że w combo nie wiem, jakiś jeden czy tam kilka filtrów jest, no to warto zaopatrzyć się w taki zestawik, tym bardziej, że jeśli wydajecie kilka tysięcy na takiego drona i zależy wam na bardzo dobrej jakości, no to no nie ma co januszować, kupując na AliExpressie jakieś tanie filtry. Ja już tak raz zrobiłem do Phantoma 4, kupując z AliExpressu jakiś gówniany filtr po prostu. A tutaj to jest naprawdę bardzo dobra jakość. Nie to, żebym jakoś specjalnie reklamował, po prostu mam to sprawdzone w DJI Mini 2 i naprawdę to robi robotę. Ale żeby nie być gołosłownym, mówię sprawdzam. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda. Zaczynam od nagrania przelotu nisko nad polem rzepaku bez założonego żadnego filtra. Jak widać, automatyczny pomiar światła dopasował czas migawki na 1/2000 sekundy. Teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda dół kadru. Przy tak krótkim czasie otwarcia migawki widać pojedyncze kwiaty rzepaku, co wygląda bardzo nienaturalnie dla ludzkiego oka. Zatrzymam na chwilę kadr. Zwróćcie uwagę, że na każdej z 25 klatek zapisał się wyraźny i ostry obraz pola rzepaku. Aby wydłużyć czas otwarcia migawki w tak słonecznym dniu do pożądanego minimum, czyli w tym wypadku do 1/50 sekundy, zakładam filtr Freewell ND polaryzacyjny 64. Ustawiam manualnie czas migawki z 1/2000 na 1/50 sekundy, czyli zgodnie z regułą 180 stopni. A teraz zobaczmy, jak będzie wyglądało podobne ujęcie, ale tym razem nagrane z filtrem ND64. Zwróćcie jeszcze raz uwagę na dolną część kadru. Przemykający pod dronem rzepak jest teraz rozmyty dokładnie tak, jakbyśmy go widzieli kątem oka, pędząc tak jak ten dron nad polem. Zatrzymajmy na chwilę kadr na potwierdzenie i od razu widać, że dłuższy czas naświetlania spowodował rozmycie obiektu filmowanego w szybszym ruchu kamery. Jak dla mnie wygląda to bardzo naturalnie. Podobnie będzie wyglądała sytuacja z równoległą do filmowanego obiektu jazdą kamerową. Tutaj można mieć wrażenie takie, jakbyśmy poruszali się pociągiem po torach i o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Ma być jak najbardziej naturalnie dla ludzkiego oka. No dobra, a jak wygląda biegnący człowiek filmowany bez jakichkolwiek zasad sztuki filmowej? Jak widać na załączonym obrazku, sytuacja jest zbliżona do poprzedniej, z tą różnicą, że teraz kamera stoi w miejscu, a filmowany obiekt porusza się. Trzeba przyznać, że trzymając się tej reguły, obojętnie czy nagrywacie w 25 czy w 50 klatkach na sekundę, efekt będzie podobny, choć prawdziwy film look to 25 klatek na sekundę i 1/50 sekundy naświetlania. Run. Jakaś masakra po prostu. Jak ja to zrobiłem, to nie wiem. O kurde. No nie. No nie, gimbal. Urwany. Ramię urwane. A nie, zaraz, chwila. Już jestem po wymianie jakieś 2 tygodnie. Tak było, słuchajcie. Urwany zawias w lewym ramieniu. Urwany gimbal, to znaczy w sumie złamany był, ale
Już jestem po wymianie wszystkiego, na szczęście. No, kosztowało to jedyne 1600 zł. Także polecam. Oczywiście pan Paweł z Cybershopu załatwił temat w miarę błyskawicznie. Dron działa, testujemy dalej. Jeśli chodzi o filtry i fotografię, to oczywiście bardziej trzeba się skupić tutaj na odpowiednim ustawieniu filtra polaryzacyjnego, aby wydobyć ze zdjęcia lepsze nasycenie i lepszą barwę fotografowanych pejzaży. Warto odpowiednio ustawić filtr przed startem, bo w zależności od kąta, pod jakim pada światło słoneczne na fotografowany kadr, będzie zależał efekt, jaki uzyskamy na naświetlonym zdjęciu. Czasem ten efekt uzyskamy bardziej widoczny, czasami mniej, ale na pewno nie gorszy niż bez użycia żadnego filtra. Jak dla mnie, zestaw takich filtrów w tym momencie do DJI R2S to jest naprawdę mega podstawowa sprawa, właśnie przez brak regulacji przysłony. Ale nie tylko do takich dronów polecam generalnie filtry, z tego względu, że jeśli komuś zależy na takim jak trzeba naświetleniu klatek filmu, czy takim jak trzeba naświetleniu zdjęć, no to niestety bez filtrów to jest niemożliwe. Natomiast zgodzę się, że można wszystko zrobić na komputerze, obrobić zdjęcia, będą wyglądać jeszcze piękniej i aż wręcz nienaturalnie pięknie. Natomiast źle naświetlonej klatki filmu niestety nic nie jest w stanie poprawić. I to chodzi mi nie, że za ciemno czy za jasno, tylko właśnie o osiągnięcie tego rozmycia ruchu. Także dzięki takim filtrom możecie to osiągnąć, możecie sprawić, że wasze filmy będą po prostu lepsze. Także ja polecam bardzo. Z Freewella szczególnie. Są naprawdę bardzo dobre filtry. Jeśli macie ochotę wspomóc jakoś ten kanał, podsuwać jakieś nowe pomysły, czy nawiązać jakiś kontakt z innymi użytkownikami podobnych rzeczy, które ja prezentuję na swoim kanale, to zapraszam do dołączenia do grupy facebookowej. Link znajduje się w opisie, a tymczasem pozdrony dla wszystkich, trzymajcie się, do następnego, cześć!